moje badania koncentrują się na kwestiach przetwarzania sygnałów. Tak, najwięcej osiągnięć mam właśnie w zakresie przetwarzania sygnałów elektrycznych, elektroenergetycznych i mam nadzieję, że wyniki moich badań, moich prac przyczynią się do poprawy komfortu każdego z nas w każdym gospodarstwie domowym. Każdy potrzebuje zasilania napięciem odpowiedniej jakości, zatem mam nadzieję, że moje badania ku temu będą prowadziły ku poprawie tego. Szczególnie jeżeli chodzi o Politechnikę Poznańską, z której się wywodzę, mamy bardzo też silny ośrodek związany z robotyką, z automatyką, procesami zautomatyzowania, więc elektromobilność, źródła odnawialne. Poszerzamy horyzonty, wskazujemy nowe kierunki badań. Jest właśnie zauważane przede wszystkim przez środowisko międzynarodowe. Nasze wyniki naszych prac, czy moich, czy mojego promotora, zostały docenione przez szerokie grono międzynarodowe i obecnie, w mojej opinii, kierunkują nowy rozwój. Nowoczesna gospodarka jest oparta o wiedzę i o technologię. I tą wiedzę, te technologie możemy kupić, jasne, albo możemy je wytworzyć. Jeżeli je kupimy, to nigdy nie skorzystamy z nich w pełnym zakresie. To będzie nas to dużo kosztowało i nawet wtedy, kiedy zapłacimy, nie będziemy nigdy właścicielami. Jeżeli jednak wesprzemy młodych ludzi, a takich młodych ludzi, którzy mają pomysły i inicjatywy, i taką ciekawość jest naprawdę sporo, to wtedy jest ogromna szansa na to, że sami wytworzymy technologie, które będą kształtowały przyszłość. I wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne także w kontekście tego konkursu, żeby pokazywać młodym ludziom innych młodych ludzi, którzy świetnie sobie radzą, nie świetnie na naszym podwórku, tylko świetnie w skali globalnej. No wydaje mi się, że czują się docenieni i wyróżnieni. Mamy nadzieję, że ta formuła przez kolejne lata będzie się rozwijać i tych zgłoszeń w tym roku wpłynęło 65 na 3 kategorie. Liczymy na to, że w kolejnych latach one będą pączkować i będzie ich coraz więcej, abyśmy z tej wielkiej rzeszy talentów mogli wybrać te perły przysłowiowe, jeśli chodzi o promocję polskiej kultury, nauki i sportu. I ci młodzi ludzie dzisiaj tą wdzięczność okazywali. Młodzi, ale już z bardzo dużym dorobkiem, tak? Na przykład w obszarze sportowym osiągający sukcesy, ale też z powodzeniem realizujący się na polu naukowym z tytułami doktorów. A więc to są osoby bardzo wszechstronne. Doceniliśmy ich, znaleźliśmy je, zostali nominowani, zostali laureatami. Niech rozwijają swoje kariery ku pożytkowi Rzeczpospolitej.